Witam wszystkich bardzo, 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 ale to bardzo serdecznie z tej strony Fireboy i witam w parcie drugim naszego odcinka Let's Playa z Neverwinter Nights. Jak widzicie, jestem w jakiejś sali, tutaj szepczą jakieś osoby, o co tu chodzi. No więc nie chciałem wam pokazywać od razu wszystkiego z rzeczy takich różnych, na przykład jak samouczki, gadanie takie. Po prostu w dzisiejszym odcinku chcę przejść taki już bardziej akcyjny wstęp i pokazać wam, na czym ta gra polega. Tutaj dostaliśmy chyba parę rzeczy, o ile mi się nie wiem, dobrze wydaje. Tak, tutaj dostaliśmy taką kolczugę od jakiegoś kapitana. Tu o to chodzi w tej grze, że jest dosyć epicka, można powiedzieć, takim swoim stylem. Ma swoje takie gust. Taki, no, musi trafić czyjś gust. Graficznie nie jest najlepsze, ale fabularnie tak. Dlaczego mi się spodobała? No, jesteśmy człowiekiem, który ma ocalić miasto przed chorobą, przynajmniej w pierwszym rozdziale gry. My kończymy właśnie wstęp takim akcyjnym podsumowaniem. No i dowiecie się wszystkiego. Jeśli, jak już będzie koniec, to się z wami pożegnam i nagram może za niedługo następny odcinek. To jest seria taka bonusowa, więc wiem, że miałem nagrywać z Duke Nukema, ale po prostu strasznie długo mi się ściąga ta gra. Nie jest najlepsza, ale po prostu nie mogę znaleźć lepszego linku. Jak coś możecie mi podać jakiś ciekawy, to ja na to zerknę. No ale teraz wracajmy do rozgrywki. Tu jest Lady Aribet, ona jest szefową takich oddziałów, prawa ręka władcy. Gratulacje. Twój trening w Akademii dobiegł końca. No fajnie. Niech Tyr cię błogosławi. Dzięki. Bardzo chciałam... Ale. Może po tych... Ona tutaj... Moglibyśmy umówić się... Czekaj. Tylko do nas rozmawia... O. O. Jak widzicie, nie gram tą postacią, co stworzyliśmy. Tak, zmęczyłem już jestem. Rozwalę ci czaszkę! Tutaj zobaczmy wszystko, o tak. Tu jak widzimy, wszyscy padają, oprócz nas nie atakują w ogóle. Ona jest nieśmiertelna i zawsze ją będą atakować. O, ktoś przeżył. Okej. Chcę z tobą gadać. No ja też z tobą. Mamy mało, jak już być może staraliśmy się. Tutaj trochę poklikam, nie chcę was zanudzać, poza tym muszę szybko nagrać ten odcinek. Nie mówię, że to chcę robić na odwal się, ale po prostu chciałbym jeszcze dla was coś nagrać dzisiaj z Terrarii, pokazać wam co zrobiłem i tak dalej. Dobra, teraz zacznie się trochę taka bardziej akcyjna potyczka. Wreszcie będziemy mogli coś zginąć. Nie tylko takie samouczki typowe, jak co zrobić, handel. Wiem. Spodziewałem się Aribę. Okej. No widzimy, straciliśmy jeden życia, więc... Ostry przeciwnik. No dawaj, no. Właśnie widzimy fajnie, że jest tak... szanse są takie wyrównane wobec nas, że... Jeśli mam pokonać wroga, to on zdecydowanie musi od nas być słabszy, jeśli tak łatwo nam idzie. Musimy mieć większą broń, to dużo zależy po prostu co, jak atakuje. Później też są rzeczy plus ileś. Zresztą ta gra ma system multiplayer, więc ona musi mieć takie rzeczy. Może zrobię jeszcze taką serię dodatkową z Neverwinter Nights multiplayer. Bo niestety Terraria chyba nie wpali. To widzimy, goblinki kolejne się tam pojawiły. Oczywiście tak samo łatwo pójdzie. O, unik. Chyba, że za wysoko mierzy. O Jezu, człowieku. Tylko się nie przewróć. No dobra, bierzemy pierścień, jakiś tu dostaliśmy. Nic nie wypadło? Nic. Idziemy dalej. Jakby ten filmik, bo nie jestem pewien, miał jakieś paski, to was za to przepraszam, ale po prostu muszę się nauczyć lepiej konwertować filmy. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. Nie wiem czemu w większości filmików tak mam, że jak coś nagrywam, to zawsze taki obraz. Okej, okay. Teraz mamy Pawła, go spotkaliśmy wcześniej na samym początku gry. I był takim naszym przyjacielem. Teraz on do nas dołączy, będzie nam pomagał
Znaczy my mu w sumie, bo on jest taki bezradny trochę chłopak. Widzimy jest czarne, jak otworzymy, pojawiają się na samym komnaty. Wychodzi na nas. Jakiś fikuśny stworek. Niezły unik tyłem nawet umiem. Z niego coś wypadnie. Tak znam życie. A, dobrze znam życie. Okej, okay, mam jakąś rękawicę. Nie będę grał na cheatach, to wam mogę już od razu powiedzieć. Nie kręci mnie taka gra. Widzimy, naszych przeciwników jest coraz więcej, oni mogą być albo coraz trudniejsi, albo po prostu taki półsamouczek, że jednak możemy go przegrać, ale że ma nas czegoś nauczyć, o tak to powiem. Okej, okay, chodźmy, chodźmy, do ciebie starczam. Geldar. Tak szczerze, to tą grę przeszłem tylko do etapu. Widzimy z tym wojownikiem. Przeszłem ją do etapu. Pierwszy przeszłem cały rozdział, bo jest wstęp i 4 rozdziały. Pierwszy przeszłem, a poza tym jakoś nie mogłem przejść. Nie, że nie mogłem, ale nie miałem jakoś tak weny, żeby grać dalej kiedyś. Stara gra, ale mówię wam. Dobra, dajmy to. Ta gra to jest cuda normalnie pod względem fabularnym. Nie widziałem, żeby jeszcze taka fabuła była. To się nie wiem, zawsze na przykład jak grałem w Obliviona, zawsze czymś musiał przypominać Skyrima, takie gry w sumie, w których to samo się dzieje. Znaczy nie konkretnie to samo, ale wiadomo, że Skyrim jest epicki, bo są smoki i tak dalej, ale fabuła mnie jakoś nie zaskoczył, to jest jednak ta taka standard fabularny podniesiony. Dobra, chodźcie tu, gnajki. Epicka walka o przeżycie. No, kurde. Ślepy. Ślepece. Ślepy kąpie. Ompie, masz. Teraz nie żyjesz, dziękuję. Ty się z nim tam powalcz. Nie będę chodził tutaj po wszystkich pomieszczeniach, bo ich. No, chodź tu, Pawle. No, dobra, tutaj. Kurw. Tu mam jakiś czar. Sorry, że tak się jakoś zwieszam, ale nie wiem, czy tak jak ktoś nagrywa oprócz Terrarii, to... Ruszysz dupę? Dziękuję. Jezu, nie okaże jeden... Wchodź tu. Tak, tak. Całe dnie spędzone przed komputerem, później nie ogarniasz. Okej, okay, teraz weźmy to za skrzynię, od razu polecimy w bój. To będzie jakiś na stylbek słaby, czego. My to okrążymy go. O jest. Tylko się nie przewróć. Użyjemy tego. Okej, tu będziemy mieć tak lepszą zbroję. Już prawie przekroczyliśmy nasz limit. Okej. Okej, dajemy tu. Wszystko pięknie. Tak. Jakieś ringa mamy. Fuck. To czas mi się myli to z Terrarią. Tak się trochę przyzwyczaiłem do niej. No. Patrz. Tak się przyzwyczaiłem do naciskania Escape Oasy, tak ustawiłem, żeby w menu wchodzić, że nie ogarnia czasami te klika, więc się nie gniewajcie, jakbym tak, wiecie, lamił trochę. Okej, okay, no to teraz będą te stworzenia z Neverwinter, które mają dać... one dają nam... lekarstwo na chorobę, taką epidemię jest taka w Neverwinter. A my mamy zadanie w pierwszym rozdziale, po prostu odnaleźć zwierzęta i przez to dostaniemy odtrutkę na to. Okej, okay, teraz będzie Fredrik i Duster. Duster nas nie lubi, a ten nas popiera, no i...
Nie każdemu wszystko przypasuje, no wiem. Ten nas oczywiście tu będzie wyzywał, że jesteśmy cieniasy, idź stąd, nie lubimy cię. Tutaj z Fredrikiem możemy co jedynie. Kaj, 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 kaj. Wąchaj klej. Wybacz, dostęp. Jaką ich nazywam się? Tak, jest na Fireboy. Okej. Mogę ci w tym zadaniu, Fredriku, spok, spok. Ja dam radę, czy ja kiedyś dam radę. Połóż, połóż. Dobra, już nie chcę się z nim gadać. Dobra, tu tylko szybko porozdajemy. Będę się klasowa. Tu, ach, tak. Tak, 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 ulubiona broń. Muszę wziąć, chcę, przynajmniej jakby była, jest, była, tu. Ulubiona broń. Ciężki korbacz. Bardzo długi, długi miecz. Taki. Okej. No to ja bym się z wami teraz żegnał. Jeśli nie obejrzeliście, to cofnijcie sobie jeden filmik, to będziecie mieć wstęp, jak stworzyć postać z Neverwinter Nights. A z tej strony żegnę się z wami, Fireboy. Na razie.